pierwsze spotkanie i tak jak mówię w imieniu tutaj pana prezesa Krzysztofa Witkowskiego, bardzo serdecznie państwa witam na dzisiejszym spotkaniu i mam nadzieję, że będziecie państwo jak zawsze nam towarzyszyli do samego końca, a dzisiaj, no dzisiaj spotkanie jak zwykle z niezwykłym człowiekiem. Proszę państwa, mam zaszczyt dzisiaj państwu zaprezentować pana Witolda Tomczaka, polityka, lekarza, posła na Sejm Rzeczypospolitej trzeciej i czwartej kadencji, a od roku 2004 do 2009 deputowanego do Parlamentu Europejskiego. Od kilkunastu lat trwał proces karny, który wytoczono panu doktorowi z artykułu 288 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z obroną przez niego godności Ojca Świętego Jana Pawła II. Na szczęście, proszę państwa, ten haniebny proces został w ubiegłą środę umorzony. Także można powiedzieć, że szczęśliwy koniec tego procesu nastąpił. A skąd ten proces? Otóż dotyczył znieważenia naszego papieża przez włoskiego, no można chyba go nazwać pseudoartystę, a nie artystę, niejakiego Maurizia Cattelana, który stworzył instalację pod tytułem La Nona Ora, czyli dziewiąta godzina. Można ją było oglądać w 2000 roku w warszawskiej Galerii Zachęta. Przedstawiała postać papieża Jana Pawła II powalonego na ziemię i przygniecionego wielkim głazem meteorytem. Papież miał w ręku pastorał z krzyżem, podłoga i ściana, na tle której leżała figura, tworzyły razem jej biało-czerwone tło, czyli naszej tutaj flagi narodowej. Godzina dziewiąta, proszę państwa, to symboliczna, biblijna godzina śmierci Pana Jezusa, więc no, jakby tutaj ta podeptana symbolika w całej przestrzeni, w całej materii tego naszego, powiedzmy, no, wielkiej świętości. Prokuratora oskarżała pana tutaj doktora o zniszczenie dzieła, kara, która groziła to do 5 lat więzienia. Na szczęście, tak jak mówiłem, ten proces dobiegł końca bardzo szczęśliwie. Także wśród szerokiego grona osób, które tutaj u nas gościły, można powiedzieć świadków wielkości naszego papieża Jana Pawła II, mamy w dniu dzisiejszym osobę, która nie tylko świadczyć będzie, bo tak mam nadzieję, ale jest autentycznym, proszę państwa, obrońcą, autentycznym człowiekiem czynu i myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli w państwa i swoim imieniu wyrażę tutaj wielki szacunek panu doktorowi, że no, stanął na wysokości zadania i stanął do obrony w ten czas, gdy tych ludzi, gdy odwaga była, powiedzmy, bardzo droga i no, spełnił, można powiedzieć, swój chrześcijański, polityczny i społeczny obowiązek i za to mu trzeba bardzo podziękować. Mam nadzieję, że zasłużył na te brawa. Teraz, proszę państwa, żeby już nie przedłużać, zapraszamy pana doktora i prosimy o wykład, spotkanie, prelekcję. Także oddaję panie doktorze głos. Bardzo dziękuję, panie Jacku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pozdrowiona nasza Królowa, Matka Boska Częstochowska, zawsze dziewica. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Jestem ogromnie zaszczycony, że mogę być państwa gościem. To, co tutaj zobaczyłem, jestem tutaj pierwszy raz, zszokowało mnie w sposób pozytywny i chciałem podziękować, pogratulować i przekazać wyrazy najwyższego szacunku inicjatorom, gospodarzom tego miejsca, panu prezesowi Krzysztofowi, panu Jackowi, wszystkim, których nie znam w tej chwili z imienia, współautorom tego przedsięwzięcia. To jest ze wszech miar cenna i
wartościowa inicjatywa w naszej współczesnej, jakże trudnej rzeczywistości. To jest przykład, wspaniały przykład połączenia biznesu z kulturą. Z kulturą przez duże K, z kulturą naszego narodu. To jest wasze wielkie świadectwo, że nie wstydzicie się naszej kultury, naszych korzeni chrześcijańskich. Za to państwu bardzo dziękuję. Myślę, że oklaszczemy naszych gospodarzy. Bardzo dziękuję. Przybywam do państwa z miejscowości Kępno w diecezji kaliskiej, której patronuje święty Józef Kaliski w wizerunku rodziny z Nazaretu. Chciałbym nasze spotkanie, moi drodzy, rozpocząć wystąpieniem naszego największego Polaka, Jana Pawła II, z roku 1991 z Włocławka, które chciałbym, żeby było naszą taką kanwą, fundamentem, który nas pobudzi do refleksji. To jest 8 minut. Bardzo proszę o prezentację tego fragmentu. Jest obraz nie najlepszej jakości, bo to jeszcze jest z czasów VHS-u, ale dźwięk jest bardzo dobry. Bardzo proszę o tą prezentację.
wszystkich rodzajów pożądania, do tych wszystkich ułatwień w dziedzinie zmysłu, w dziedzinie życia seksualnego, w dziedzinie używania. Nie jest dźwiganiem człowieka. Nie jest miarą kultury. Nie jest miarą europejskości, na którą tak często powołują się niektórzy rzecznicy naszego wejścia do Europy. Przede wszystkim my wcale nie musimy do niej wchodzić, bo my w niej jesteśmy. Kulturę europejską tworzyli męczennicy trzech pierwszych stuleci. Tworzyli ją także męczennicy na wschód od nas w ostatnich dziesięcioleciach i u nas w ostatnich dziesięcioleciach. Tak, tworzył ją ksiądz Jerzy. On jest patronem naszej obecności w Europie za cenę ofiary z życia. Jak Chrystus ma prawo obywatelstwa w świecie, ma prawo obywatelstwa w Europie, dlatego, że dał swoje życie za nas wszystkich, ma prawo obywatelstwa wśród nas i wśród wszystkich narodów tego kontynentu i całego świata. Przez swój krzyż, tajemnica serca, które przewodzi, tajemnica serca, które się wpatrywali, to są ci wielcy pionierzy Europy. W przeszłości na przyszłość, taką miarę europejskości przyjmujemy. Taką miarę europejskości pragniemy podjąć i kontynuować, a nie pozwolimy sobie zaniżyć tej miary. Jedynie wierna swym chrześcijańskim korzeniom Europa będzie w stanie sprostać wyzwaniom trzeciego tysiąclecia. W niedzielę 20 czerwca po modlitwie Anioł Pański na zakończenie spotkania z wiernymi papież skomentował przyjęcie nowej konstytucji europejskiej, w której nie znalazł się zapis o chrześcijańskim dziedzictwie. Bardzo dziękujemy Ojcu Świętemu za te mocne słowa, za te słowa prawdy. Jakże brakuje nam dzisiaj, jakże brakuje światu właśnie takiego pasterza, świętego Jana Pawła II. Ale miejmy świadomość, że on jest, że on trwa, że jego nauka trwa, jest ciągle dostępna, jest ciągle aktualna. Dzisiaj świat, Europa stoi przed wielkim zagrożeniem. Zagrożeniem inwazją barbarzyńców.
Zastanawiamy się, jak sobie poradzić, jak się obronić, jak obronić naszą wiarę, jak obronić naszą ojczyznę, jak obronić Europę przed ateizacją. Dziś potrzeba takich właśnie pasterzy, takich świętych. Korzystajmy z tego wzoru, korzystajmy z tej nauki. Dziś potrzeba Jana III Sobieskiego Europie, który postawił tamę barbarzyńcom ze wschodu i z południa, który obronił chrześcijańską Europę. Nauka Jana Pawła II, postać naszego wielkiego rodaka, jest dla nas wielkim wyzwaniem, wielkim wzorem, ale jest też wielkim źródłem naszej inspiracji, źródłem do naszej działalności na co dzień, ale też na tych odcinkach, na których opatrzność nas posłała. Zwłaszcza jest wielkim źródłem dla polityków, dla tych, którzy decydują o naszych losach w wymiarze państwowym, w wymiarze globalnym. Proszę Państwa, miałem być zaszczyt posłem Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2009, wybrany głosami około 50 tysięcy wyborców z Wielkopolski. 4 maja 2004 roku w Strasburgu odbyło się uroczyste posiedzenie tegoż parlamentu, świętujące przyjęcie nowych państw członkowskich, nowych 10 państw członkowskich z dawnego bloku sowieckiego. Udało mi się dorwać do głosu, tam jest to niesłychanie trudno. Zdobyłem około minuty czasu, żeby zawołać do europejskiego narodu, do europejskich narodów, do Europejczyków, którzy zasiadają w tym parlamencie. Zaprezentuję Państwu ten króciutki mój występ. Panie Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Szanowni Państwo, przedstawiciele narodów Europy. Wczoraj, 3 maja, gdy Unia Europejska świętowała swoje rozszerzenie, Polacy czcili Najświętszą Maryję Pannę, Królową Polski. Maryja jest również Królową Europy i świata. To szczególna opieka, która zobowiązuje. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, proszę przyjąć od narodu polskiego dar, skarb najcenniejszy, jaki mamy, krzyż Chrystusowy. Niech ten krzyż będzie dla nas mocą. Tylko wpatrując się w krzyż, Europa wyrwie się z chaosu i zagubienia moralnego. Szanowny Panie Przewodniczący, zwracam się teraz do Pana Coxa. Jest Pan ojcem katolickiej rodziny. Jest Pan współlaureatem z Ojcem Świętym Nagrody Karola Wielkiego. Zapewne doskonale Pan rozumie naukę Jana Pawła II i jego troskę o duchową jedność chrześcijańskiej Europy. Szanowni Państwo, poszukujemy dziś sposobu na pokój, na walkę z terroryzmem. Oczekujemy sprawiedliwości i rozwoju. To właśnie Ojciec Święty, pierwszy obywatel Europy, orędownik rzeczywistej jedności Europy, nieustannie przypomina nam, że Europa potrzebuje Boga, praw Bożych, Bożej Konstytucji. Tylko wtedy pokonamy wszelkie patologie, nieprawości i terroryzm. Nie można zwalczać terroryzmu, akceptując codzienny, największy, choć ukryty terroryzm, zabijanie najbardziej niewinnych dzieci poczętych w łonach matek. Jeżeli Europa odrzuci prawa Boże, odrzuci też prawa narodów, prawa rodzin, odrzuci prawa człowieka, w tym najważniejsze, prawo do życia. Panie Przewodniczący, ufam, że ten krzyż, znak miłości i zwycięstwa, poleci Pan zawiesić w godnym miejscu tego parlamentu. Jeden w Strasburgu, drugi w Brukseli. Proszę się nie lękać. Odwagi! Poseł Europarlamentu Witold Tomczak po swoim wystąpieniu podszedł do stołu prezydium i złożył na nim dwa krzyże. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że to moje wystąpienie było w Państwa imieniu.
w imieniu mojego narodu, moich rodaków. Tak rozumiem rolę reprezentanta narodu w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej, której zasiadałem też dwie kadencje, i w parlamencie europejskim. Proszę Państwa, wrócę teraz do aktualności, do aktualnego czasu, o której wspomniał Pan Jacek. Przypomnę te moje dzieje związane z Ojcem Świętym, które rozpoczęły się w Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie w 2000 roku, w roku świętym. W tym roku Galeria Zachęta świętowała stulecie istnienia i władze tej Zachęty postanowiły godnie to uczcić, zapraszając różnych artystów ze świata i między innymi pani dyrektor ówczesna galerii Anda Rotenberg poleciła szwajcarskiemu kuratorowi Szemanowi zorganizowanie tej wystawy. Pan Szeman zaprosił włoskiego artystę, czy pseudoartystę, który de facto nie ma wykształcenia artystycznego, jest performancem, skandalistą. Został on zaproszony również do Galerii Narodowej Zachęta, aby zaprezentować instalację o nazwie La Nona Ora, Nine Hour, dziewiąta godzina. To jest biblijna godzina śmierci Chrystusa. Instalacja ta przedstawiała naszego Ojca Świętego w pełnym stroju liturgicznym, trzymającego w rękach pastorał z ukrzyżowanym Chrystusem. Ta powalona postać na biało-czerwonym tle wokół rozsypanego szkła została przygnieciona 60-kilogramowym głazem meteorytem. W moim odbiorze, ale też w odbiorze tysięcy Polaków, nie tylko katolików, była to instalacja uderzająca w godność Ojca Świętego. Była to profanacja. Profanacja tego, co dla nas najcenniejsze. Uderzając w ten sposób Ojca Świętego, uderzono we wszystkie te wartości, które on uosabiał. Tak naprawdę uderzono w naszą świętą religię. Uderzono w naszego Boga, Chrystusa. Uderzono w naród polski. Na ziemi Jana Pawła II, w państwie polskim, w galerii utrzymywanej z podatków Polaków, w większości katolików. Inaczej mówiąc, państwo polskie nie tylko pozwoliło na tą instalację, ale też ją sfinansowało. Minęło 16 lat. Sprostuję pana, panie Jacku, sprawa się nie zakończyła. Sprawa może mieć dalszy ciąg. Również obecnie państwo polskie utrzymało wobec mnie to oskarżenie. Prokuratura polska nie wycofała aktu oskarżenia, a miała taką okazję. A sąd ustami młodego sędziego z orłem w koronie na piersiach wydał wyrok, który brzmi: umarzamy postępowanie w zawieszeniu na rok, jeżeli oskarżony będzie się dobrze sprawował, jeżeli nie zrobi jakiegoś przestępstwa, jeżeli nie powtórzy tego czynu, gdy może w ciągu roku zainterweniuje, żeby wystąpić przeciwko atakom na polską kulturę. Sąd państwa polskiego wymierzył mi również karę w wysokości około 7 tysięcy złotych. Inaczej mówiąc, państwo polskie poprzez Urząd Prokuratorski i Wymiar Sprawiedliwości potępiło mój czyn, zganiło, w przeciwieństwie do opinii tysięcy rodaków z hierarchami Kościoła katolickiego na czele, którzy mój czyn odebrali jako chwalebny, jako godny naśladowania, jako czyn, który w ich imieniu podjąłem. Od tego wyroku, który zapadł
13 lipca, w Dzień Fatimski, przysługuje mi odwołanie do wyższej instancji, do sądu wyższej instancji w formie apelacji. Zastanawiam się, proszę o światło Ducha Świętego, co zrobić, czy skłonić głowę, przyjąć ten wyrok z pokorą, zapłacić i jednocześnie przyznać się. Do czynu. I wykorzystując to nasze spotkanie, zwracam się do Państwa, do moich rodaków. Jak mam się zachować? Będę wdzięczny za sugestie. Czy może tak, jak radzi moja żona, która już ma dość tej gehenny 16-letniej, jest gotowa zapłacić z budżetu domowego 7 tysięcy, ale już mieć święty spokój. Może taka jest wola, może ja mam się zająć moją pracą zawodową, lekarską. Może już nie walczyć, nie podnosić głowy, bo może mi to jeszcze zaszkodzić. Nie wiem, zastanowię się nad tym. Państwa proszę o życzliwe głosy. Rozważymy tą decyzję też z moimi obrońcami. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie tą ekspozycję, bo to już minęło kilkanaście lat. Tutaj prezentuję właśnie tą tak zwaną instalację. Mogę Państwu tutaj przekazać, żebyście Państwo sobie... zobaczyli, jak nasz Ojciec Święty był zaprezentowany w Galerii Zachęta. Na otwarciu tej wystawy jubileuszowej była para prezydentka, prezydencka, państwo Kwaśniewscy. Pan Daniel Olbryski czytał wiersze. A najwyższe władze milczały. Zanim zdecydowałem się na ten fizyczny krok, podejmowałem wraz z kolegami posłami szereg parlamentarnych interwencji. Zwróciłem się przede wszystkim do prokuratora generalnego o ściganie tego czynu, jako obrazy uczuć religijnych. Zwróciłem się do premiera ówczesnego rządu, do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Bez efektu. Rozmawiałem wielokrotnie z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, z wiceministrem. W międzyczasie napływały do nas, do Sejmu, dziesiątki, setki protestów, listów, wręcz apeli. Zróbcie coś. Prosimy was o interwencję. Również zaangażował się w tą sprawę świętej pamięci ojciec Bogusław Paleczny, opiekun bezdomnych z Dworca Centralnego w Warszawie, z którym miałem przyjemność współpracować. Też w sposób zdecydowany namawiał mnie, żeby podjąć radykalny krok, żeby przerwać tą profanację, to ugodzenie w Ojca Świętego, które miało miejsce w stolicy naszej ojczyzny. Wobec bezczynności władz podjąłem się właśnie tego kroku. I oto Towarzystwo Ubezpieczeniowe Gerling niemieckie, które ubezpieczało tą ekspozycję, zgłosiło wniosek do prokuratury o ściganie mnie w związku z uszkodzeniem dzieła sztuki. I zażądało ode mnie ta ubezpieczalnia 40 tysięcy złotych. Wniosek, który trafił do prokuratora rejonowego, został odrzucony. Pani prokurator rejonowa w sposób kompetentny, rzeczowy, w kilku zdaniach odmówiła wszczęcia postępowania, uzasadniając to tym, że nie znalazła argumentów, które by wyczerpywały złamanie przepisu kodeksu karnego. Napisała w swoim uzasadnieniu, że czyn ten nie ma nic wspólnego z przestępstwem, ale jest raczej protestem przeciwko tej instalacji. Na to orzeczenie prokuratora rejonowego zażaliło się to towarzystwo niemieckie, Gerling Polska,
do prokuratury okręgowej. Prokurator okręgowy przyjął argumenty niemieckiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego i nakazał wszcząć śledztwo prokuratorskie, które się zakończyło w 2010 roku aktem oskarżenia, który został skierowany do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście. A od 2013 roku do dzisiaj trwa proces sądowy, który się zakończył w pierwszej instancji w ubiegłą środę. W międzyczasie napływały protesty od rodaków do sądu, do prokuratora generalnego, do ministra sprawiedliwości, do kolejnych ministrów. Ja też występowałem z wieloma pismami. Sprawa była też nagłaśniana w niektórych odważnych mediach. Aktualny pan prokurator generalny, minister sprawiedliwości, poprzez prokuratora okręgowego w Warszawie przejął sprawę i skierował kilka tygodni temu wniosek do sądu o umorzenie sprawy, o umorzenie postępowania ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu. Aczkolwiek w uzasadnieniu tego wniosku były zdania, które mówiły, że nie doszło do przestępstwa, że to była profanacja, że pan poseł wystąpił w obronie wartości. Natomiast wniosek nie brzmiał: wycofuję akt oskarżenia, ten akt oskarżenia, który kompromituje polską prokuraturę i polski wymiar sprawiedliwości. Natomiast prokurator okręgowy wnioskował o umorzenie ze względu na niską szkodliwość czynu. Czyli gość wybił szybę, witrynę, nie ma wielkich strat, nie był wcześniej karany, wnioskuje o umorzenie. Gdyby pan prokurator wycofał akt oskarżenia, a miał do tego prawo i miał taką możliwość, gdyby odstąpił od oskarżenia, sąd nie miałby tutaj już żadnego ruchu, sprawa by się zakończyła już 2 tygodnie temu. Ale takiego wniosku nie doczekaliśmy się. Wobec wniosku o umorzenie sąd podjął decyzję, o której państwu wcześniej wspominałem, która jest de facto decyzją uznającą mój czyn za naganny. Nie wiem, jaka jest państwa opinia na ten temat. O. W mojej działalności publicznej, parlamentarnej starałem się właśnie korzystać z nauki Ojca Świętego Jana Pawła II. W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie moje decyzje, wszystkie moje głosowania, wszystkie inicjatywy poselskie miały na względzie to, żeby one były zgodne z interesem naszego narodu, z duchem naszej kultury, z nauką Kościoła katolickiego, z tą nauką, o której nam przypominał nieustannie Jan Paweł II. Byłem zaszczycony, kiedy to nasz największy rodak odwiedził polski parlament i miałem okazję wysłuchać jego słów, które były wskazówką, jak powinien się zachować przedstawiciel władzy. Będąc w Parlamencie Europejskim, wielokrotnie cytowałem, zabierając głos, właśnie Jana Pawła II w debacie, która dotyczyła spraw ekonomicznych, głodu na świecie. Proszę państwa, tak naprawdę dla polityków to jest wielka skarbnica wartości, skarbnica i lekcja, jak się zachować, jak postępować, jakie decyzje podejmować w życiu publicznym. Nic tylko sięgnąć do nauki Ojca Świętego. Tam jest wszystko jak na talerzu. W Parlamencie Europejskim jako pierwszy postawiłem przy pulpicie na sali plenarnej proporczyk o biało-czerwonych barwach, zaznaczając, że jestem przedstawicielem narodu polskiego, państwa polskiego. Nie podobało się to władzom Parlamentu Europejskiego,
Po kilku dniach moi koledzy z Polski, nie wszyscy, nie ze wszystkich środowisk politycznych, ale również postawili takie proporczyki. Po kilku dniach nasi koledzy z innych państw europejskich również przypomnieli sobie, że pochodzą ze swoich państw, że są przedstawicielami swoich narodów i również postawili przy swoich miejscach, gdzie siedzą, swoje proporczyki narodowe. Brytyjczycy, Francuzi, Węgrzy, Irlandczycy. Pewnego dnia te proporczyki nam przywłaszczono. Zrobiliśmy wielką awanturę, poseł Pęk wtedy ostro wystąpił, że to jest znieważenie godła narodowego, prosimy o zwrot, postraszyliśmy ich i zwrócono nam. Okazało się, że gdzieś wylądowały w magazynach Parlamentu Europejskiego. I takie wystąpienia miałem. Nie zawsze słowa trafiają, takie, które na ogół parlamentarzysta ma okazję podczas swoich wystąpień prezentować. Nieraz trzeba było w postaci właśnie jakiegoś transparentu. Toczyła się debata o eurokonstytucji, o której tutaj Ojciec Święty mówił. Ja byłem w tym środowisku, który był przeciwny eurokonstytucji, przeciwny temu projektowi Europy w kierunku superpaństwa, który wyrzuca ze swojego prawa, prawa Boże, który wypiera się korzeni chrześcijańskich i w ten sposób chciałem zademonstrować Europie, przypomnieć to wezwanie Ojca Świętego, Europo, otwórz drzwi Chrystusowi. To bodajże było po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie ogłoszono minutę ciszy, aby uczcić naszego największego rodaka. Więc takie też występy mieliśmy w Parlamencie Europejskim, przeciwko eurokonstytucji, przeciwko uderzaniu w prawa narodów. Jako lekarz, pracuję jako lekarz rodzinny, staram się też, skoro tutaj mnie opatrzność Boża skierowała, poprzez kontakt z pacjentami, z bliźnimi, dawać świadectwo katolickiego lekarza. W moim gabinecie wisi na ścianie wizerunek Jana Pawła II, wizerunek Matki Bożej Królowej Polski, krzyż, obrazek Jezusa Miłosiernego. Mam też obrazki takie małe, które po poradzie lekarskiej pacjentom moim wręczam i wskazuję, że to jest najwyższy lekarz, aby się jemu też oddali w swoich przeróżnych poranieniach. W gabinet lekarski to jest, proszę Państwa, coś jak konfesjonał. Pacjent przychodzi ze swoimi bólami, nie tylko fizycznymi. Czeka na rozmowę. Często jest traktowany krótko, też z braku czasu. Krótkie badanie, wypisanie recepty, nawet brak kontaktu wzrokowego pacjenta z lekarzem. Jeżeli się pozwoli pacjentowi otworzyć, okazuje się często, że przyczyną schorzeń przeróżnych są problemy natury psychicznej, problemy poranień w rodzinach, zniewolenia, oddalenia od Pana Boga. Jeżeli tylko z miłością podejdziemy do tego naszego bliźniego, możemy go bardzo szybko przyciągnąć na właściwą drogę, na Bożą drogę, ale z pozycji nie pysznego, tego bardziej świętego, tylko z pozycji równej, wyciągając rękę, uśmiechając się. To jest bardzo cenne, nie jest to łatwe, wymaga to też naszej formacji nieustającej, ale można obserwować wielkie owoce takich zachowań. Mam też taką ciekawostkę. Niekiedy, jak mnie nie ma w pracy, to zastępuje mnie kolega czy koleżanka, lekarz. I miałem taki przypadek, gdy kolega lekarz mnie zastąpił, zobaczył te krzyże, krzyż, który mam nad drzwiami. Uważał, że wieszanie krzyża nad drzwiami to jest niebezpieczne, złowrogie. I zdjął, przyznaje się do swojej wiary katolickiej, zdjął ten krzyż i powiesił na bocznej ścianie. I zwróci mi uwagę, że nad drzwiami się nie wiesza krzyża.
To jest takie właśnie zaprzeczenie, to jest drobiazg, może taki, ale taki szczegół, jak jesteśmy przywiązani do zabobonów, prawda? To gdzieś krąży w naszym społeczeństwie. Nie wręcza się krzyża, nie daje się w prezencie, bo będzie miał ten obdarowany całe życie krzyż. Nie wolno nad drzwiami wieszać krzyża, bo to przyniesie nieszczęście. Zaprzeczenie naszej religii, zaprzeczenie interpretacji naszej wiary katolickiej. Również w Parlamencie Europejskim, proszę Państwa, mieliśmy takie szczęście, że jeden z naszych asystentów był kapłanem, katolickim kapłanem. Zatrudniliśmy go jako asystenta i jego rolą była opieka duchowa. Tak, żeby była możliwość kontaktu z sakramentem, sakramentem pokuty, sakramentem eucharystycznym. Jest taka sala w Parlamencie Europejskim i w Strasburgu i w Brukseli, która się nazywa sala medytacyjna, która jest udostępniona dla wyznawców różnych religii. I myśmy też tą salę spróbowali zaadaptować na kaplicę katolicką. Ja przywiozłem z Polski krzyż, właśnie obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, biało-czerwona flaga, portret Jana Pawła II, portret Ojca Świętego Benedykta XVI. Chcieliśmy tam zawiesić te nasze znaki tak na stałe, ale nam zabroniono, nie wolno, bo inne religie mogłyby czuć się obrażone. Także tylko na obecność, na czas naszej modlitwy w tej kaplicy mogliśmy te znaki wieszać, a po skończeniu na przykład mszy świętej trzeba było schować do szafy w bocznym pomieszczeniu. Niemniej jednak taka kaplica, z tego co wiem, do dzisiaj ona funkcjonuje. Za moich czasów niemal codziennie mieliśmy możliwość uczestniczenia we mszy świętej. Pamiętam, czy święto Matki Boskiej Gromnicznej, gdzie przywiozłem też z Polski świece, każdemu z deputowanych wręczyłem. Było sporo, kilkudziesięciu europarlamentarzystów z różnych opcji politycznych. Od pana Buzka do pana tam jakiegoś z PSL-u. Podobnie w Dzień Wszystkich Świętych, Dzień Bożego Ciała. Boże Ciało, niestety myśmy tam pracowali, trzeba było tam jechać, tam nie było to święto obchodzone, ale myśmy w tej kaplicy sobie urządzili właśnie Dzień Święty, była msza święta i też było wiele osób, europarlamentarzystów, asystentów, pracowników Europarlamentu. To było też jakąś nadzieją, jak ważne jest, żeby nie bać się uruchamiać takie inicjatywy ewangelizacyjne, prawda? Nie z poziomu kogoś ważniejszego, nie żeby kogoś strofować, tylko z poziomu równego, partnerskiego. Chciałem jakoś, proszę Państwa, uczcić imię naszego największego rodaka, Jana Pawła II, który tak wiele słów kierował do polityków, również Europy, żeby w Parlamencie Europejskim została jakaś pamiątka, jakiś ślad. Myślałem o jakimś pomniku, myślałem o jakiejś popiersiu czy tablicy pamiątkowej. Już podjąłem taką inicjatywę. Zaprezentuję Państwu kilka takich projektów według mojego pomysłu, ale zaangażowałem artystę, profesjonalistę, który kilka takich projektów mi zaprezentował. Właśnie wizerunek Ojca Świętego w tym geście jednoznacznym, niosącym pokój, pozdrowienie, nawołującym do wspólnoty i w 23 językach to jego kluczowe, najistotniejsze hasło, które kierował do Europy: Europo, otwórz drzwi Chrystusowi. I takich kilka projektów zaprezentowałem europarlamentarzystom, kolegom. Zebraliśmy ponad 50 podpisów europosłów z różnych opcji, z różnych państw. Skierowaliśmy to do przewodniczącego ówczesnego pana Hansa Gerda Petteringa, który przyjął z szacunkiem ten list, no jakoś nawet rokowało to odniesienie skutku. Niemniej jednak był to rok już ostatni rok tej kadencji i no sprawa nie doczekała się godnego finału. W tym momencie apel do aktualnych europarlamentarzystów, być może zechcą podjąć tą inicjatywę. Proszę Państwa, to tyle ode mnie takiego wstępu. Teraz sobie zrobimy małą przerwę, tak jak tu pan Jacek sugerował. Jestem do Państwa dyspozycji nadal. Jeśli będą jakieś pytania, postaram się udzielić odpowiedzi.
Myślę, że powinniśmy podziękować naszemu gościowi. Proszę Państwa, może zróbmy od razu tak. Na zwyczaju jest oczywiście zadawanie pytań i można powiedzieć pewnego rodzaju forma dyskusji, która wywiązuje się między Państwem, nami tutaj, a naszym zaproszonym gościem, więc korzystając z tej okazji zadajmy naszemu gościowi pierwsze pytanie. Pytanie proste, ale chyba ważne. Czy gdyby przyszło jeszcze raz to samo zrobić, mimo 16 lat, z tego co pamiętam, walki, czy by pan jeszcze raz podjął takie wyzwanie? Dziękuję, panie. Proszę oddać mikrofon. A już mamy, dobrze. To pytanie pada nieraz pod moim adresem, proszę państwa. Zrobiłbym tak samo, to znaczy podjąłbym wszelkie możliwe inicjatywy, które miałyby zmierzać do zaprzestania tego typu uderzających działań w naszą kulturę, w naszą religię. Zacząłbym oczywiście od kulturalnych, pokojowych interwencji, tak jak zachowałem się te 16 lat temu. Próbowałbym zachęcić kolegów do wsparcia. Jeżeli by te inicjatywy demokratyczne czy przypisane oficjalnie parlamentarzyście nie odniosły skutku, podjąłbym bardziej radykalne, ale tak, żeby nie przynieść wielkich strat. Moim celem nie było w tym przypadku, proszę Państwa, zniszczenie cudzej własności, zniszczenie rzeźby. To zwracam Państwu na to uwagę, to często jest w nieżyczliwych nam mediach prezentowane. Jestem prezentowany jako chuligan, czy mało znaczący poseł, który chciał zaistnieć, skoczył na rzeźbę w świetle fleszy, żeby zaistnieć i trafić na pierwsze strony gazet. Tak nie było. Moim celem było zaprzestanie profanacji, znieważania Ojca Świętego i tego, co jest dla nas najcenniejsze. Więc moim gestem rzuciłem ten głaz 40-kilogramowy, 60-kilogramowy. Muszę Państwu powiedzieć, o tym ja mówiłem wcześniej, w tym wydarzeniu towarzyszyła mi jedna koleżanka posłanka, pani Halina Nowina-Konopka. Pani Halina Nowina-Konopczyna, matka 7 dzieci. Inni koledzy jakoś się bali. Inni oferowali mi, wiesz co, nie rób tego może. To nie poseł powinien się tym zajmować. Inni zaoferowali mi modlitwę w kaplicy sejmowej. Ja nie mam odwagi, wiesz, ale będę się tutaj za ciebie modlił. Pani Halina powiedziała, ja idę z tobą, lubię zadymę. Tak powiedziała żartobliwie. I poszliśmy. Poszliśmy najpierw dzień wcześniej do Galerii Narodowej Zachęta, aby obejrzeć naocznie tą instalację. I tam się dowiedziałem od personelu, że ten głaz rzeczywiście waży 60 kg. Myślałem, że to jest ze styropianu pierwotnie. Rozmawiam z taką panią, która tam pilnowała, on mówi, proszę pana, dwóch panów potężnych dźwigało ten głaz i przewoziło na taczce. Czy prawdziwy głaz, kamień w formie właśnie tego meteorytu. I pytałem tego personelu, te panie, które pilnują, Bogu Ducha winne, jak one odbierają to dzieło. Były zniesmaczone, niechętnie, bały się rozmawiać, ale widać było dezaprobatę w ich gestach. Przeglądałem również księgę wpisów, która zawsze towarzyszy takim wystawom. Przytłaczającej w większości wszystkie wpisy negatywne, również w obcych językach. Rozmawiałem też z obcojęzycznymi zwiedzającymi. Zniesmaczenie, dezaprobata, oburzenie. Też w międzyczasie nam wtłaczano, pojawiły się nagle oczywiście autorytety z dziedziny historii sztuki. Prawda? Że to należy inaczej interpretować. Taka poprawność polityczna się pojawia zawsze w takich sytuacjach. Warto też być na to wyczulonym. I my nieraz przyjmujemy taką pasywną postawę. My się nie znamy na sztuce, widocznie może tak ma być. Ojciec Święty przygnieciony ciężarem grzechów świata i tak, prawda?
Starałem się Państwu zaprezentować tą wystawę, pokazałem to zdjęcie, również ten znamienny tytuł, proszę Państwa. Tu nie mogło być innej interpretacji. Dziewiąta godzina, godzina śmierci Chrystusa biblijna, nasza trzecia, ich dziewiąta. Czyli tak jak zabiliśmy Chrystusa, tak Ciebie, zastępco Chrystusa, namiestniku Chrystusowy, również zniweczymy. I wszystko to, co się z Tobą wiąże. To było takie naplucie nam w twarz Polakom za nasze pieniądze na naszej ziemi. Spróbujmy sobie wyobrazić, proszę Państwa, czy byłoby możliwe, aby taka ekspozycja prezentowała przedstawiciela innej religii, w innym kręgu kulturowym, w innym państwie. Jak by się zachowało państwo, jak by był potraktowany ten tak zwany artysta, a jakby przyjęto zachowania obrońcy wizerunku przywódcy religijnego. Mamy przeróżne religie, ale jakoś w tamtych kręgach nie mamy do czynienia. Jeśli mamy jakąś próbę znieważenia, widzicie Państwo, jaka jest reakcja. A jakoś my, katolicy, po pierwsze sobie pozwalamy na to, w takiej naiwności chrześcijańskiej i jakoś wytworzono wokół nas taką atmosferę, że można inne religie chronić, ale naszą można atakować. Więc, panie Jacku, zrobiłbym tak samo. Jeśli bym jeszcze słyszał głosy narodu, po to myśmy tam cię posłali do Sejmu. To jest też istota bycia parlamentarzystą. My, zwłaszcza katolicy, ciebie tam wybraliśmy, licząc na twoją odwagę, bo my się boimy, my mamy inne zajęcia, ale ciebie tam posyłamy, was posyłamy, żebyście bronili naszych wartości, żebyście występowali przeciwko antypolskim, antykatolickim działaniom, wybrykom różnych bluźnierców. Proszę Państwa, ewangelizujmy dalej. Idziemy do przodu. Takie nieraz też i krzyże czy krzyżyki musimy dźwigać. Daje nam przykład święta Faustyna, wielu innych świętych, którzy byli traktowani również przez swoich współbraci w różny sposób. Polecam gorąco dzienniczek świętej Faustyny. Proszę Państwa, ja rozpoczynam dzień pracy od włączenia komputera i strony faustyna.pl. Jest taka strona, polecam. Faustyna.pl. I tam jest codziennie kilka zdań z dzienniczka świętej Faustyny. Nieraz pasuje jak ulał do aktualnej sytuacji. Polecam. Później włączam drugą stronę. katolik.pl. katolik.pl. Strona dla wątpiących, poszukujących, nie tylko katolików. Patron dnia, artykuł zawsze jest taki główny, podejmujący jakiś problem z kręgu naszej wiary, odnośnie wątpliwości przeróżnych, czytania mszalne na dzień dzisiejszy. Polecam. 5 minut i już mamy orientację, gdzie jesteś i kim jesteś, żeby nam takie to jest napełnienie akumulatorów i takie właśnie wzmocnienie, prawda? Proszę Państwa, ja odbyłem 1000 spotkań podczas moich 12-letniej pracy parlamentarzysty. W różnych środowiskach. Szczególnie byłem blisko związany z rolnikami, z chłopami. Byłem jako jedyny parlamentarzysta na blokadzie pod Kaliszem w cieni drugiej, gdzie chłopi protestowali przeciwko antypolskiej polityce rolnej, przeciwko wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Czuli to zagrożenie. I tam protestowali, zrobili blokadę drogi i zostali potraktowani przez władze państwa polskiego jak bandyci, jak chuligani. Do nich strzelano z gumowych kul. Jeden z rolników stracił oko. Ja tam wtedy byłem. Byłem dziennikarzem wtedy naszego dziennika Radia Maryja, panem Garbaczem i żeśmy to relacjonowali. Jest to gdzieś utrwalone nawet na taśmie. I ja, proszę Państwa, a wtedy tam była dosyć mocno samoobrona zakorzeniona w tych okolicach. Ja byłem wtedy przedstawicielem Ligi Polskich Rodzin. I przybyłem do tych rolników, nie znałem ich wielu, obawiałem się, jak oni mnie przyjmą, czy mnie tam wyrzucą, miastowy, lekarz, co ty tu chłopie o rolnictwie, masz pojęcie, my tu mamy swoich chłopów z samoobrony, z PSL-u. Okazało się, że nikogo nie było z innych posłów. Jeden gdzieś podpity był tam gdzieś na pobliskim parkingu. I ja przybyłem do tych moich braci z ofertą ewangelizacyjną. Uruchomiłem moje biuro poselskie,
Zakupiliśmy flagi narodowe, biało-czerwone, drzewce, kilkadziesiąt sztuk i, moi kochani, różańce. Różańce, które żeśmy rozdawali tam. I wezwałem tych rolników, chłopów, ich rodziny, były tam żony, matki zatroskane, do odmawiania wspólnie modlitwy różańcowej. Proszę Państwa, szok. Też miałem wielkie obawy. No jak oni mnie potraktują? Wyśmieją. Chłopie, tutaj my tu walczymy o życie, a ty tu z różańcem. Daj sobie spokój, prawda? Od tego jest ksiądz i tak dalej. Wielka modlitwa. Nagłośnienie z głośników. Na tych protestach były właśnie nagłośnienia. I zabrzmiała wielka modlitwa różańcowa z ust i serc polskich chłopów, polskich rolników i ich rodzin. Coś niebywałego. I tym sposobem pozyskałem sobie ich życzliwość. W kolejnych wyborach by się mnie poparli, na to w ogóle nie zabiegałem, nie liczyłem, ale już zapomnieli o tych posłach samoobrony, prawda, wręcz ich potraktowali jako tych, którzy ich zostawili. W ten sposób nawiązałem kontakt z moimi bliźnimi, z moimi rodakami, którzy nie, może oni mnie wybrali w poprzednich wyborach, ale oni oczekiwali ode mnie, żebym ja bronił ich interes, żebym z nimi był w tych chwilach niedoli. Proszę Państwa, rok 2000. Na wielu spotkaniach w remizach strażackich, w salach, w domach kultury, w domach katolickich przywoziłem ze sobą, zakupiłem kilkaset wizerunków Jezusa Miłosiernego. Tego formatu. Dwumiesięcznik Miłujcie się, taką inicjatywę w swoim czasie zrealizował. Dołączył taki obrazek Pana Jezusa Miłosiernego do swojego czasopisma. Ja wtedy pojechałem tam do redakcji, do Poznania, odkupiłem od nich maksymalną ilość tych obrazów, one były takie wiotkie, skierowałem się do zakładu introligatorskiego, usztywniłem to wszystko, a niektóre oprawiłem w taką ramkę, już, która się nadaje do powieszenia. I z tyłu napisałem, proszę Państwa, następujące słowa. W trudnej codzienności zaufajmy miłosierdziu Bożemu i zanieśmy je swoim bliźnim. Odmawiajmy codziennie koronkę do miłosierdzia Bożego. Bóg zapłać za wszelkie dobro w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Szczęść Boże. Witold Tomczak, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, rok jubileuszowy 2000. I mój podpis. I to wręczałem tym moim braciom i siostrom. Po spotkaniu, na spotkaniu. Brali, szły jak świeże bułeczki. Nikt się nie śmiał. Może tam się śmiali konkurenci moi polityczni. I po latach odwiedzałem domy, często jako lekarz. Widziałem na ścianie ich mieszkań właśnie te obrazy. I po latach podziękowania. To mam od Pana, Panie Pośle. Więc zachęcam również do takiej ewangelizacji. Proszę Państwa, Boże ADHD, tak? To się nazywa. A teraz kolejne pytanie. Franciszek Łoboda z Częstochowskiego Klubu Gazety Polskiej. Częściowo już w tym pytaniu, na to pytanie już Pan odpowiedział, ale mnie interesowało, co ten właściwie kamień oznaczał w tej instalacji, co autor miał na myśli. Dziękuję. Ja nie wiem dokładnie, co on miał na myśli. Ja to odebrałem jako negatywna instalacja, która ma uderzyć w nasze wartości, w postaci Ojca Świętego, które uosabiał Ojciec Święty. Powiem Państwu, że sam ten katelan, on nie był jeszcze najgorszy. On się obawiał wystawić na polskiej ziemi tą instalację. Nie chciał. Mając świadomość, gdzie to ma być, że to jest ojczyzna Ojca Świętego, jak są religijni Polacy. Natomiast został namówiony przez tego kuratora Szemana i przez panią Rotenberg. Czyli to było takie świadomie, w moim odczuciu, tu wam pokażemy, kto tu rządzi. Pokażemy wam, co zrobimy z waszym Ojcem Świętym. Meteoryt to uosabia taką bezmyślną, bezsensowną siłę
szatańską siłę. Tam były odłamki szkła wokół, czyli to przedstawiało, że ten meteoryt wpada przez szklany sufit, uderza w Ojca Świętego. Czyli takie bezsensowne zniszczenie, uderzenie, zniweczenie. Zresztą, proszę Państwa, ja otrzymałem do dzisiejszego dnia ponad 200 tysięcy listów protestów od moich rodaków z Polski i zagranicy, różnych profesji, w różnym wieku, różnych środowisk. Łza się w oku kręci przy lekturze tych listów. Nieraz wracam do tych listów, no coś niesamowitego. I w tych listach jest odpowiedź, panie Jacku, czy zrobiłbym tak samo po raz kolejny. Sybiracy, AK-owcy, środowiska Solidarności, przedstawiciele sztuki. Ostatnio Stowarzyszenie Muzyków Polskich z Warszawy wystąpiło z oświadczeniem do pana ministra. Nauczyciele, lekarze, murarz, nawet przedstawiali się, w różnych, młodzież, coś niesamowitego. Ja to wszystko mam w swoim archiwum, jak relikwie to trzymam. To też trafiło do akt sprawy. Ostatnio, proszę Państwa, był tu, z tego co wiem, również gościem u Państwa, pan Eugeniusz Mróz. Jedyny żyjący kolega gimnazjalny Jana Pawła II z Wadowic. Aktualnie mieszka w Opolu. Jest prawnikiem z wykształcenia, jeszcze jest bardzo aktywny. Miałem z nim okazję rozmawiać wielokrotnie. Bardzo był oburzony tym wydarzeniem w Galerii Warszawskiej i tym oskarżeniem, które przeciwko mnie zostało skierowane. Zwrócił się do ministra sprawiedliwości, w tym wypadku do wiceministra pana Patryka Jakiego, ponieważ on go wspierał w kampanii wyborczej w Opolu. Pan Patryk Jaki miał na ulotce wyborczej swojej wizerunek pana Eugeniusza Mroza, któremu udzielił poparcia. Dzwonił do niego przez telefon, prosząc go o interwencję w mojej sprawie i skierował piękną kaligrafią przedwojenną list do pana wiceministra sprawiedliwości. Jestem bardzo oburzony, czuję się jako współoskarżony w tej sprawie. Pan Tomczak zrobił to w moim imieniu. Proszę o podjęcie stosownych decyzji. Jesteśmy w Muzeum Medali. Ja również takie medale poszukiwałem. Starałem się właśnie jakoś wynagrodzić, docenić działalność, pracę, czy zaangażowanie duchowe, czy religijne moich współrodaków. Właśnie na niektórych spotkaniach moich wręczałem takim laureatom, których widziałem, że na to zasługują, właśnie medale z wizerunkiem Ojca Świętego. Zakupywałem je, tak jestem ciekaw, czy macie Państwo w swojej kolekcji. Zostały mi ostatnie egzemplarze, żona mówi tylko nie zostawiaj tam, bo jak znam Ciebie, to im to podarujesz. Ale ja nie będę miała dla swoich dzieci, także nie podaruję, tylko do wglądu. Taki medal z wizerunkiem Ojca Świętego i tutaj pozwoliłem sobie taki napis zadedykować laureatowi. Świat potrzebuje naszej modlitwy i służby. Witold Tomczak, poseł Rzeczypospolitej Polskiej. I takim kilku laureatom zawsze na spotkaniu wręczałem lokalnym działaczom w uznaniu ich zasług. W ten sposób, żeby ten Ojciec Święty był ich sumieniem w dalszym ciągu. I taki większy medal. Kilkadziesiąt zakupiłem tych egzemplarzy, proszę Państwa. Nie wiem, czy to macie. Mamy. Mennica Polska wydała te medale. Mennica Polska. I tutaj wręcz zawsze z tyłu taką dedykację wpisywałem za miłość do Pana Boga, Ojczyzny i bliźniego. I też mam kilkudziesięciu laureatów takich medali. Kapłanów i zwykłych szeregowych robaczków Boży. Proszę Państwa, Mennica Polska to tak przy okazji. Taka smutna refleksja, oby ta mennica służyła polskim wartościom. Ona nie jest państwowa. Ona kiedyś była mennicą państwową. Niektórzy nie są tego może do końca świadomi. Ona się nazywa Mennica Polska, ale nie jest państwowa. Jest w rękach prywatnych. Oby w takich rękach, jak tutaj ten ośrodek. To ja proszę Państwa, żeby troszeczkę wyprzedzając przyszłe zdarzenia, ja jednak pozwolę sobie ofiarować i w imieniu prezesa Krzysia Witkowskiego, w imieniu nas wszystkich, w imieniu swoich, chciałbym panu ofiarować medal wydany z okazji otwarcia muzeum, który nam towarzyszy przez te lata, niezwykle głęboki, ekspresywny
Widzimy tutaj ręce Jana Pawła II, który już jest w zaświatach. Te ręce wyciągane są do nas. Wielu z nas doświadczyło osobiście dotknięcia tych rąk. No nie będę tu wspominał, ale jest tu wiele osób, które jakby bezpośrednio dotkły Jana Pawła II już, gdy był w domu ojca. Nie widać twarzy. Dlaczego? Ponieważ tak jak prezes Witkowski zawsze mówi, każdy z nas zapamięta Ojca Świętego w swoisty, indywidualny sposób. Możemy tą twarz dopasować sobie i możemy go pamiętać albo tego młodego zaraz po wyborze, albo tego już praktycznie umierającego jeden, dwa dni czy trzy dni przed śmiercią, gdy już walczył z tą słabością w sposób no, bardzo spektakularny. Także proszę przyjąć, tak jak mówię, w imieniu muzeum, w imieniu prezesa Krzysztofa Witkowskiego, w imieniu naszym, moim, ten medal jako podziękowanie za pana działalność i za pana postawę, no, która, no, sami państwo widzicie, nie wymaga komentarza. Bóg zapłać, panie Jacku, Bóg zapłać, panie Krzysztofie, który nas pewnie oglądasz. Dziękuję wszystkim gospodarzom za to wspaniałe wyróżnienie. Już będę kończył. Nie, jeszcze nie. Tu mamy naszych gości. Bo tak to odebrałem, że mam kończyć. Zadawać pytania, także. O, fajnie. Mam jedno pytanie. Jakie są dalsze losy tych krzyży przekazanych przez pana Parlamentowi Europejskiemu? Niestety nie zawisły one na ścianach parlamentu, ani w Brukseli, ani w Strasburgu. Zostały przyjęte, owszem, ja złożyłem je na stole prezydialnym prowadzącej te obrady i z tego, co wiem, gdzieś są pewnie no, w biurku czy w jakimś magazynie. No, taka jest rzeczywistość ta unijna, prawda, gdzie miejsca dla Pana Boga nie ma, póki co. Ja chciałbym ustosunkować się do pańskiego pierwszego pytania zasadniczego. Co ma pan zrobić z tą sprawą? Myślę, że to jest pytanie retoryczne. Nie ma innego wyjścia, jak tylko apelować. Trzeba tylko znaleźć odpowiedniego adwokata i myślę umotywować. Ja już nie chcę sugerować pańskiego kolegę z Ligi Polskich Rodzin, może trochę lepszego trzeba by znaleźć. Ale apelacja jest niezbędna i myślę i ufam, że będzie bardzo skuteczna, czego panu serdecznie życzę. Bóg zapłać, dziękuję. Bóg zapłać. Ja mam też apel, jeśli państwo by się chciało i mielibyście chwilę czasu i weny i parę złotych na znaczek pocztowy, kopertę, byłbym wdzięczny, żebyście państwo mnie wsparli w tej sprawie, i bo ja nadal nie wiem, jest zagadką dla mnie, takie nie do końca odważne, jednoznaczne zachowanie aktualnych polityków, którzy władają prokuraturą polską, prawda? To w ich rękach, bo ja nie liczyłem na sądy, które gdzieś tam są proweniencji raczej innej, ale w tej dobrej zmianie liczyłem, że będzie radykalne odcięcie się od poprzedniego oskarżenia, wycofujemy, odstępujemy od oskarżenia, nie wiem, co się stało, nie chcę tutaj może przedwczesnych sądów wydawać, ale warto by tak może zmobilizować i dodać odwagi aktualnie rządzącym, bo to jest, jakby nie było, to jest no, kompromitacja dla polskiego wymiaru sprawiedliwości w 1050. rocznicę Chrztu Polski, w przeddzień Światowych Dni Młodzieży, w przeddzień wizyty Ojca Świętego na polskiej ziemi. To jest, tu nie chodzi o Tomczaka, chodzi o Ojca Świętego, na naszego największego rodaka, o największy skarb nasz i o nasze największe, najcenniejsze wartości, dzięki którym istniejemy, dzięki którym przetrwaliśmy i dzięki którym istnieje państwo polskie. A w stanie obecnym, faktycznym wyroku prokuratury i sądu jest czyn mój odbierany, ale też państwa, tych wielu tysięcznych, tych, których przysłali wsparcie do mnie, ale też tych, którzy nie przysyłali, ale byli ze mną, prawda? Którzy się utożsamiali, to jest taki policzek wymierzony, prawda? Muszę państwu powiedzieć, że nie było żadnego jednego listu głosu jakiegoś krytycznego wobec mojej postawy. Szanowny panie Witoldzie, szanowni państwo, refleksja jest jedna. Minęło 16 lat i co się zmieniło? Przypomnijcie sobie, kto w 2000 roku rządził. Historia zatoczyła koło. Pozostawiam to bez pytania.
Jeszcze nawiążę, bardzo dziękuję. Pozostawia pan takie niedomówienie. Niczym artysta. Bardzo dziękuję. A propos tych obrońców. Proszę państwa, w przebiegu tych 16 lat był okres, kiedy sprawa moja była na tapecie polskiego Sejmu, bo prokuratura wystąpiła o zdjęcie immunitetu przez polski Sejm, aby móc mnie ścigać. Do tego nie doszło. I to jest znamienne. Sprawa się najpierw toczyła w tak zwanej komisji regulaminowej, której przewodniczył polityk z SLD i tam się zgromadzili posłowie spoza tej komisji również z różnych opcji politycznych. I wszyscy jak jeden mąż krytycznie odnosili się do tej ekspozycji i wyrazili solidarność ze mną, z wyjątkiem tych lewicowców, którzy spuścili głowy tylko, nie przeszkadzali. To był czas samoobrony PSL-u, SLD, Platformy i Ligi Polskich Rodzin i PiS-u. Nie. AWS rządził w 2000 roku, a ta sprawa, o której ja to mówię, to jest 2004 rok, już kolejna kadencja. Tak jest, do pana Buzka kierowałem ten list. Proszę państwa, i wtedy ja miałem prawo mieć 3 obrońców podczas obrad tej komisji regulaminowej. I wyobraźcie sobie państwo, broniło mnie 3 obrońców z różnych opcji politycznych, z formacji politycznych. Pan Roman Giertych, który ochoczo podjął moją obronę. Pan Jan Olszewski, premier, zacna postać, niekwestionowany autorytet. I z Platformy pan Cezary Grabarczyk. Zapytałem go, czy zechciałby mnie bronić. Powiedział, spytam się tylko Rokity, szefa klubu. Otrzymał odpowiedź przyzwalającą i mnie bronił. To świadczy, jak sprawa Ojca Świętego nas łączy ponad podziałami politycznymi. I wszyscy 3 mnie tam bronili, prawda? Poseł Libicki, historyk sztuki z PiS-u, na przykład miał też dłuższą wypowiedź, powiedział, opisując ten mój czyn, że to jest coś takiego, jakby, jak ja bym ukradł łódź, żeby ratować tonącego. I był później oskarżony, że ukradłem ten łódź. Tak mniej więcej to wygląda, prawda? Czyli to był przypadek, który można określić obrony większego dobra kosztem mniejszego. Taka jest jedna z interpretacji. Obecnie mnie broni też adwokat z Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris, którzy też wystosowali taką swoją opinię, że ta instalacja zachęcała do interakcji, zachęcała do jakiejś takiej interwencji w tą ekspozycję. I tak rzeczywiście było, bo po zrzuceniu tego głazu zamknięto tą salę matejkowską, w której był wystawiany w tej postawie Ojciec Święty. Ja tam na drugi dzień poszedłem, zobaczyłem, jaki będzie efekt, czy coś, jakiś skutek pozytywny tego mojego czynu był. I rzeczywiście zamknięto tą wystawę. Na drzwiach była plomba z napisem: ze względu na naruszenie integracji rzeźby przez posła Tomczaka, sala matejkowska zamknięta do odwołania. Ale na kilka dni jeszcze przed zamknięciem tej wystawy jubileuszowej autor tej instalacji, pan Katelan, zadzwonił do Zachęty i nakazał, żeby jeszcze kilka dni wystawiano tą instalację w tej postaci, jak poseł naruszył. Czyli Ojciec Święty, głaz obok, tu niektóre zdjęcia były tu prezentowane, piuska na podłodze Ojca Świętego i postać Ojca Świętego odwrócona na plecy. I w ten sposób była wystawiana. Czyli po tym można wnioskować, że jakby ja dopełniłem dzieła tej instalacji, czy artysta tego oczekiwał, prawda? I był zadowolony w końcowym efekcie, nie wiem, czy państwo wiecie, bo poprzez to nagłośnienie wartość tej instalacji wzrosła wielokrotnie. On miał jeszcze kilka egzemplarzy, bo to były odlewy, kilka egzemplarzy tej instalacji i zostały 2 sprzedane, jedna bodajże za 3 miliony dolarów, a druga za 860 tysięcy dolarów na giełdzie w Nowym Jorku. Proszę państwa, są pytania? Panie Witoldzie, pytanie od księdza prałata Andrzeja Soboty, tutaj naszego przyjaciela. Bardzo proszę. Szczęść Boże, panie pośle.
Panie doktorze, takie pytanie. Jaką postawę zajął Episkopat Polski wobec tej prowokacji? Bo nie ma co tutaj się oszukiwać. Ani instalacja, ani artysta. Tego rodzaju prezentacji, tak zwanych prezentacji, instalacji było kilka w ostatnich latach, czyli próba na Polakach, ile można, dokąd, do jakiej granicy można dojść, nie? Dziękuję, księże, za to pytanie. Uzupełnię. Właśnie, proszę Państwa, ten wyrok, który co prawda nie jest wprost skazujący mnie jako winnym, ale jest jednak potępiający i wskazujący na naganność mojego czynu, jest takim ostrzeżeniem, pogrożeniem palcem potencjalnym w przyszłości obrońcą naszych wartości. I Ksiński, Kowalski, Polaku, katoliku, uważaj, zobacz, co zrobiliśmy z Tomczakiem. Daj sobie spokój z obroną naszych wartości. Przyjmuj naszą poprawność polityczną. Jakże inna była wymowa, gdyby polska prokuratura, polski sąd uznał mnie za niewinnego. I jeszcze w uzasadnieniu, prawda, szeroko uzasadnił, czym było spowodowane moje zachowanie. Pominięto w ogóle kontekst tej całej sprawy, istotę sprawy, której efektem był mój czyn w zachęcie. Proszę księdza, jako takiego opinii czy interwencji Episkopatu jako całości nie mam, nie doszło do mnie, natomiast ja zwróciłem się do wielu hierarchów Kościoła katolickiego, księży biskupów. Nie wiem, czy tu mamy gdzieś w internecie, ale to drukował nasz dziennik. Otrzymałem kilkanaście wspaniałych listów od księży biskupów, za co im dziękuję. Od niektórych się nie spodziewałem, od innych mniej się spodziewałem. Ksiądz arcybiskup, aktualny przewodniczący Episkopatu Polski, Stanisław Gondecki, archidiecezja poznańska, przysłał do mnie list solidaryzujący się, dziękujący za postawę obrony wartości chrześcijańskich. Ksiądz arcybiskup miejsca, wasz kochany biskup, Wacław Depo, odręcznie elegancki list, odważny. Identyfikuje się z panem. Szkoda, że nie mam, bym państwu odczytał. Ksiądz Józef Zawitkowski, ksiądz Pacyfik Antoni Dydycz, ksiądz Alojzy Wiesław Mering, przewodniczący Rady Kultury Episkopatu. Ostry, krytyczny list wobec tego typu działań antypolskich, antykatolickich. Z Jasnej Góry, świętej pamięci, ksiądz profesor Zachariasz Jabłoński. Wspaniały list. Wysłał do mnie i do sądu czy do prokuratury. Mój były, obecnie senior, ksiądz biskup Stanisław Napierała, biskup kaliski. Wspaniały list. I jeszcze kilku od księdza arcybiskupa kardynała Dziwisza. Otrzymałem dwa listy. W jednym liście mówi, cytuję, dziękuję panu za bohaterską postawę. W drugim jego sekretarz odpowiedział, będzie odprawiona w kościele mariackim za pana msza święta w intencji tej sprawy. Także tu mam wsparcie. W niektórych, wielu parafiach, proszę państwa, mam list od księży proboszczów z listem pilotującym i z listą kilkudziesięciu czy kilkuset podpisów parafian z Podkarpacia, z Dolnego Śląska, wielu księży, z zakonów, siostry zakonne. Nie mówię już o czymś może ważniejszym, o tym darze wsparciu modlitewnym. I to ja czuję. Ja czuję, że ja tam nie jestem sam. Towarzyszy mi co prawda na sali sądowej niewiele osób, 20-30 osób z wizerunkami Ojca Świętego, z księdzem Gardą na czele, z różańcem w ręku. Także gdzieś tutaj to jest o wiele łatwiejsze niż być, cierpieć zaprawdę w samotności. Także za to jestem wdzięczny i to jest nadzieja jakaś, prawda? To jest wielką naszą nadzieją, ta solidarność, którą ja doświadczyłem w tej sytuacji. I zwróćcie państwo uwagę, jakże inna jest opinia czy hierarchów, tych wymienionych kilku jeszcze, o których teraz nie potrafię sobie przypomnieć, opinia tego czynu mojego, tej skandalicznej ekspozycji i tysięcy rodaków, jakże ta opinia jest inna od przedstawicieli urzędów najwyższych naszego państwa polskiego. To jest przykre. Nasz dziennik zamieścił w sobotę niedzielnym wydaniu ostatnim taki artykuł zatytułowany Państwo polskie nie dopisało w sprawie Tomczaka. No coś w tym jest.
Proszę Państwa, ja jestem Tomczak, były poseł, lekarz, gdzieś jakaś postać znacząca, jakieś tam gdzieś mam dojścia, kto, prawda? W cudzysłowie czy nie, ale zwykły Kowalski i Ksiński. On jest często bezradny w tych bojach z urzędami państwowymi, z organami ścigania. Trudno mu dociec, obronić swojej racji, prawda? A sądy, widzicie Państwo, choćby na tym moim przykładzie, zajmują się ściganiem obrońcy wartości zamiast ściganiem rzeczywistych przestępców. I my na to wszystko łożymy ogromne środki. To jest smutna refleksja. Natomiast nadzieją jest ta solidarność i ta informacja o tym wsparciu ze strony hierarchów i kapłanów. Ale byli też i tacy, nie ukrywajmy tego, którzy na słowo sąd, byli tacy hierarchowie, co przysłali mi tylko życzenia. Wszystkiego dobrego z okazji świąt, no, szczęść Boże albo i bez szczęść Boże. Miałem też kilka takich listów. Zwróciłem się do uczelni wyższych noszących imię Jana Pawła II, do KUL-u. I wiecie Państwo, co otrzymałem z KUL-u? Pismo rzecznika prasowego. Pan rektor czy ksiądz rektor KUL-u nie zajmuje zdania w sprawach, których nie jest stroną. Do Akademii Jana Pawła II w Krakowie zwróciłem się, do kilku profesorów. Nie otrzymałem odpowiedzi. Do uczelni kardynała Stefana Wyszyńskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Też wymijająca odpowiedź, taka sobie. Do Stowarzyszenia Szkół noszących imię Jana Pawła II. Zero odpowiedzi. Akcja Katolicka milczy, ta centralna, prawda, tutaj. Tu należałoby się spodziewać bardziej jakiejś takiej właśnie postawy. Być może tutaj blokadą było moje nazwisko w niektórych sprawach, ale to nie chodzi o moje nazwisko, o mnie. Ja byłem tylko wykonawcą, takim posłanym tam widocznie przez opatrzność, ale chodzi o obronę, o to, żebyśmy tutaj udowodnili jeszcze raz, jak byliśmy milionami na spotkaniach z Janem Pawłem II, tak teraz, taka próba, prawda, sprawdzenia naszej postawy. Uderza się w nasze wartości. Bądźmy razem, interweniujmy, zabierajmy głos. Niewiele trzeba. Napisać list, dać świadectwo, zwrócić się do swojego parlamentarzysty. Na sali sądowej, proszę Państwa, nie było żadnego parlamentarzysty. Też oczekiwałem na taką obecność, obserwacji przez parlamentarzystę, kolegę, procesu. Telewizja Trwam no, podała trochę. No, ten przekaz medialny nie był taki, jakbym oczekiwał. I tu jest takie też, takie niepokojące zjawisko. Proces miał charakter kapturowy w pewnym sensie. Mimo, że nie był oficjalnie jawny, utajniony, natomiast sędzia zabraniał z konsekwencją notorycznie rejestracji procesu. Przez media i nawet ja przez moją kamerę nie mogłem rejestrować. Prawda? Sędzia w jednoosobowym składzie. To jest to nadużywanie władzy, rodzaj takiej pogardy nawet. W stosunku nawet do tych ludzi, którzy byli jako widownia z wizerunkami Ojca Świętego. Pod nosem coś bąkał sędzia, jeden z obywateli poprosił, żeby głośniej. To sędzia zaczął pukać młotkiem, wezwał straż, wyprosił tych ludzi. Prawda? Naród, suweren państwa polskiego jest tak traktowany. Więc gdyby w media pokazały rzetelnie, o co w tym chodzi, co zrobiono, gdzie, w kogo uderzono i teraz się tego człowieka nęka, to do obywateli by doszła informacja, prawda by doszła. To jest cała tajemnica tej funkcjonowania rzeczywistości. Jeżeli my nie mamy informacji rzetelnej, to nasze zachowania nie będą adekwatne, nie będą odpowiednie. No bo jeśli mamy jakiś przekaz, to co mamy? Wandal tam uszkodził rzeźbę jakąś, Wyborcza, inne gazety, takie są Polsat czy TVN. No to jak ma jakiś mój rodak, Polak, nawet i katolik zareagować? Co ja się będę pakować, tam jakiś poseł tam sobie chciał się pokazać w ten sposób. Czyli nie ma tej rzetelnej informacji, prawda, w tej sprawie chociażby. Była ona w naszym dzienniku. Najwięcej nasz dziennik, za co jestem wdzięczny, tę sprawę monitował i wiele artykułów i informacji rzetelnej było. Ostatnio był artykuł zatytułowany Ruch po stronie pana Ziobry. Taki tytuł był, prawda? Proszę bardzo. Ja jestem z wielkim, podziwiam Pana za siłę i energię i za to, co Pan robi.
ale takie mam pytanie, bo nie widziałam medalu, który Pan pokazywał, który Pan obdarowuje ludzi, no, których Pan uważa, że należy obdarować. Czy ten medal ma twarz papieża? Bo ja osobiście widziałam foldery tutaj tego miejsca. No artysta też pewnie miał jakiś przekaz, ale zupełnie nie zgadzam się z tym, ponieważ Ojciec Święty miał wyrazistą twarz. I nie wszyscy, bo to idzie do przodu, Ojca Świętego zapamiętali tak czy inaczej, twarz taką czy inną. Do rzeczy to właśnie to, że wielokrotnie Ojciec Święty, nawet pomnik Jana Pawła II w pierwszej alei przedstawia postać już kiedy był schorowany, a Ojciec Święty miał wiele energii i wiele sił, co to było nawet na tym dzisiaj pokazane krótkim filmie. Więc uważam, że powinniśmy jako Polacy pokazywać tę postać, która przemawia i słowem do nas, i siłą ducha, i siłą fizyczną również. Także jestem, podziwiam Pana za tą swoją postawę i praktycznie nic nie mam do powiedzenia, ale niech Pan nie ustaje w swoim dochodzeniu do praw, do czego miał Pan prawo tak postąpić, tak uważam. Miał Pan prawo, ja się z tym też identyfikuję. Czy tak bym zrobiła? Nie wiem, bo osoby takie, które chciały coś zrobić, to słyszały, że to są oszołomy, nawiedzone i takie były w większości określenia. Także dalej i do przodu. Bóg zapłać. Dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy. Każdy głos się liczy, każdy głos jest piękny. Teraz. Panie profesorze, żeby nie przedłużać, ale sam już na zakończenie chciałbym być wyrazicielem, myślę, wszystkich tych, którzy siedzą odnośnie Pana kłopotów w załatwieniu tej sprawy. Ale z tego, co ja teraz usłyszałem, były to kłopoty w jakimś określonym czasie. I tu jak się nie zgadzam tutaj z Panem, który powiedział, że wówczas nie zdołał Pan tego załatwić i teraz tak samo, czyli nic się nie zmieniło. Nieprawda, zmieniło się. Jest teraz inny czas, inni ludzie i ja proponuję, że trudno było oczekiwać, żeby prezydent Kwaśniewski czy jego poplecznicy, czy ludzie mu powiedzmy podlegli, załatwili Pana sprawę pozytywnie. Ale teraz jest taki czas i są tacy ludzie, że przynajmniej w ciągu tych 4 lat myślę, że Pana sprawa, jeżeli Pan będzie dalej drążył to i zechciał to zakończyć, ona się załatwi. I naprawdę będzie to już historia, którą my znamy i że byli tacy ludzie, którzy walczyli o prawdę i o to, żeby powiedzmy inni nie bezcześcili takich czy innych sytuacji czy powiedzmy obrazów czy krzyży. Także ja myślę, że to się załatwi, tylko że proszę przez ten okres przynajmniej 4 lat, a myślę, że wcześniej są ludzie, którzy Panu pomogą i to załatwią pozytywnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Chciałbym w to gorąco wierzyć. Bardzo dziękuję. Mam taką nadzieję, że ludzie wybrani głosami katolików, no nie mogli się inaczej zachować. Choć może jeszcze nie teraz. Może brak im determinacji, może brak im państwa, takiego pchnięcia, zachęty. Czy są jeszcze pytania? Bo widzę, że zespół już się niecierpliwi. Nie, to nie pytanie, tylko w imieniu własnym, zwykłego zjadacza chleba,
i moich bliskich przyjaciół, którzy kochają Boga i ojczyznę, pragnę panu doktorowi serdecznie pogratulować tej odwagi, bo nam niestety brakuje w takich momentach właśnie tej siły Bożej, tej odwagi. I spuentuję tutaj powiedzeniem, które wyczytałam w naszym dzienniku pana Cejrowskiego, że on no żałuję, że mu, bo był, oglądał tą wystawę i mówi, to nie jest moja wystawa, to jest wystawa bluźniercza. Zabrakło mi odwagi, ale gdybym miał immunitet, to bym rozwalił tu całą wystawę. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję pani. Dobrze pani przypomniała pana Wojtka Cejrowskiego, bo rzeczywiście trzeba mu oddać. Proszę państwa, on na kilka dni przed moją interwencją wkroczył do Zachęty z całunem, z prześcieradłem i próbował zakryć tą znieważającą instalację. I był też świadkiem na mojej rozprawie, ja wtedy nie byłem, ale mimo to został przesłuchany i wypowiedział te słowa, że właśnie gdyby był posłem, to by zrobił jeszcze więcej, zniszczyłby więcej. No, ja nie chciałem zniszczyć, chciałem tylko odsunąć ten zniewalający głaz. Jeszcze są pytania? Ostatnie już pytanie. Tak jest. Ostatni głos. Panie pośle, panie doktorze. Jestem bardzo zbudowany pana postawą i w tej chwili wypowiadam się jako Oddział Staropolski Ruch Edukacji Narodowej, a również jako Ruch Kontroli Władzy, Ruch Kontroli Wyborów. Niewiele możemy zdziałać. I pan jest tego przykładem, że nie możemy. Bo niby mamy własny rząd, mamy własną władzę, ale no niestety ja się zgadzam, że polityka jest sztuką kompromisu, ale na pewne kompromisy nie możemy sobie pozwolić, tak? Tak jak z Wołyniem, tak samo jak z pana sprawą, jak z tym, co się dzieje, nie możemy sobie pozwolić, bo tak jak wszyscy tutaj siedzimy, to musimy pamiętać o jednej rzeczy, że jesteśmy ostatnim, wielkim, starym i potężnym narodem Europy, w którym religia rzymskokatolicka przetrwała w swojej żywej postaci i formie. Tak? Zgadza się pan. I mamy tego bronić. Mamy bronić krzyża, tak jak pan to robi. Bo krzyż, polski krzyż, ten nasz słowiański, to jest zupełnie inna forma religii. Nasza słowiańska forma religii, ten krzyż stoi na przecięciu interesów Rosji i Niemiec. Tak, ale o tym mówimy, prawda? To stoimy na przecięciu interesów wielkich mocarstw. Pan tego broni, ja też tego bronię, bo jedziemy na jednym wózku. Bo mnie też tam gdzieś dosięgnęły mi jakieś tam służby pod tytułem... No nie na dzisiaj, ale gratuluję panu postawy, gratuluję panu tego, co... Ja pana dopiero poznałem, w ogóle dowiedziałem się z SMS-a, że pan tu przyjechał. Nie znałem pana wcześniej, nawet nie wiedziałem o pana sprawie. Ale dzisiaj jako Ruch Kontroli Władzy i Wyborów będę pana bronił. I Fundacja Lex Nostra, która nas wspiera, zna pan. Gwarantuję panu, że się tym zajmie. Bóg zapłać. Dzięki. Jeszcze jedna rzecz. Niech państwo sobie zapamiętają jedną bardzo ważną historię. Od 1939 roku jesteśmy w stanie wojny. Bo dzisiaj wojny nie prowadzi się militarnie, zbrojnie. Dzisiaj wojnę się prowadzi na płaszczyźnie świadomości. I my tą wojnę przegrywamy, jeśli nie obronimy krzyża, jeśli nie obronimy tej warstwy, w której się urodziliśmy, to przegramy tą wojnę. To postmodernizm, neoliberalizm, te wszystkie siły nas dosięgną. Dzisiaj mamy ostatni moment, bo władza się zmieniła, tylko pamiętajcie państwo jednej rzeczy, że dzisiaj, jeśli nie staniemy w obronie krzyża, to nasze dzieci i wnuki
zarzucą nam, że mieliśmy szansę obronić Polskę. A nie obroniliśmy. No to liczę na to. To ja na to liczę. I jest jedna kwestia, to co powtarzam. Od 1939 roku jest tylko jedna kwestia oceny. Stosunek do niepodległości i stosunek do zdrady. Koniec. Dziękuję. To było ostatnie pytanie, monolog Jurka Zimnego. Mogę tylko dodać, że piękne ringrafy Jurek robi, które trafiają do naprawdę, nie muzeum, do ludzi, którym warto dziękować i dla ludzi wybitnych. Także powiem Państwu, że między innymi piękny ringraf, który... Bóg zapłać. Bardzo tak. Dziękuję. No i mogę powiedzieć, że jeden właśnie tutaj z ringrafów trafił między innymi do policjantów węgierskich na granicę w Reszkę, który został tam zawieziony w podzięce, że dali odpór tutaj powiedzmy nawałnicy, która się zebrała w kilku policjantów, 15 tysięcy, można powiedzieć nie uchodźców, tylko emigrantów zarobkowych powstrzymali. Także myślę, że dużo jeszcze przed nami osób, szczególnie takich jak nasz dzisiejszy gość. Panie Witoldzie, jeszcze raz naprawdę bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. W zwyczaju naszym jest, że występuje tutaj młody talent, młoda gwiazda. Niestety młoda gwiazda się rozchorowała. I niestety w dniu dzisiejszym nie będzie w stanie, ale mamy gwiazdę dużo większego kalibru. I teraz mam jeszcze od prezesa informację, że trzecią stroną, którą powinien pan rano otwierać, to jest strona JP2 Muzeum. O, świetnie. Tak, pierwsza. Już sobie zakodowałem. Faustyna. A tutaj z tego, co mi pan doktor powiedział, to chyba córka ma na imię Faustyna. Tak jest. No nie będę ukrywał, że moja najmłodsza też ma Faustyna, więc... Mam czworo dzieci. Ostatnią córkę, Marię Faustynę, się urodziła w 2000 roku. No, ja mam sześcioro i Faustyna 9 miesięcy temu się urodziła, więc ostatnie nasze córki Faustyny... I powiem Faustyny, panu, że żona mówi, że żałuje, że nie mamy piątki. To żona mówi, że żałuje, że nie mamy dziewiątki. Nie? Elegancko. Ja również to w rozmowach z moimi pacjentami zachęcam do tej takiej aktywniejszej prokreacji, proszę państwa, bo ci nasi rodacy, my musimy w tej naszej działalności, tej ewangelizacji, to co pan powiedział, już jest czas jest taki... Odniosę kilku zdania. Proszę Państwa, Polska na pewno jest polem gry interesów. Tych środowisk, które Pan wymienił, ale jeszcze innych, może i mocniejszych. Więc my musimy rzeczywiście być tutaj roztropni i czujni. Musimy być niezależni w naszym myśleniu, niezależni w interpretacji faktów. Nie ulegać być mocno pseudoautorytetom. Oceniać rzeczywiście w tych kategoriach wolność, suwerenność i świętość naszej wiary katolickiej. I trzeba nam nieraz krzyczeć, tak jak ja tu Państwu pokazałem, krzyczeć mocno, bo nieraz nie wystarczą zwykłe takie sobie słowa parlamentarne, ale trzeba krzyczeć, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Chcemy Polski wolnej i chrześcijańskiej. Chcemy Europy wolnych narodów. Chcemy prawa rodziny, respektowania prawa rodziny, prawa człowieka, w tym najważniejszego, do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci i chcemy poszanowania praw narodów. Ojciec Święty zadziałał, proszę Państwa, wypadły mi takie dwie pocztówki, Państwu tutaj zostawię, panu Jackowi. W swoim czasie uczestniczyłem w takiej akcji z panią europoseł Urszulą Krupą. Kierowaliśmy do świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego takie pocztówki w barwach narodowych z prośbą, aby rozpisał referendum w sprawie przyjęcia traktatu lizbońskiego. I tutaj z przodu pozwoliłem sobie przytoczyć, jak pojmuje Ojciec Święty naszą obecność w strukturach europejskich. Słuchajcie Państwo uważnie. Stając się członkiem wspólnoty europejskiej, Rzeczpospolita Polska nie może tracić niczego ze swych dóbr materialnych i duchowych,
których za cenę krwi broniły pokolenia naszych przodków. Jan Paweł II. Bóg zapłać Państwu za wszystko. Dziękuję i gratuluję temu ośrodkowi niezależności. To jest wielka wartość, bośmy wolni, niezależni. Wierzę w Polskę Jana Pawła II. Szczęść Boże! Proszę Państwa, ostatni punkt naszego spotkania, czyli zawsze dziękujemy naszemu tutaj gościowi w postaci takiego mini koncertu. W dniu dzisiejszym, proszę Państwa, no powiem szczerze, bardzo tak jak młodzieżowo, nie, slangowo, gruba rzecz. Niwel, kwartet instrumentalny, specjalizujący się we własnych interpretacjach tradycyjnych pieśni różnych krajów oraz kompozycje oparte o folklor celtycki, bałkański, francuski, argentyński, amerykański w stylach takich jak tango, gypsy swing, musette, flamenco. Czyli, proszę Państwa, no, zespół orkiestra, można powiedzieć. Własne interpretacje, własne kompozycje, no wszystko naj, jeżeli chodzi o tą stronę muzyczną. Gościnnie zespołem wystąpi pan Grzegorz Płonka, a trzon zespołu tworzą pan Grzegorz Płonka wokal, Jacek Dzwonkowski skrzypce, Tomasz Grzyb akordeon, Mateusz Grymlowski bas, kontrabas. Zapraszam Państwa na krótką przerwę i występ zespołu Niwel. Szanowni Państwo, proszę o zajęcie swoich miejsc, żeby niepotrzebnie nie przedłużać. Zespół już jest gotowy do występu, także prosimy o zajęcie miejsc i czekamy na rozpoczęcie koncertu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy tutaj wszystkich, którzy chcieliby posłuchać. Mamy dla Państwa dzisiaj przygotowany bardzo różnorodny program. Na pewno będą dominowały polskie stare tanga śpiewane z udziałem naszego wokalisty. Jednak zanim to nastąpi, chcielibyśmy przywitać się z Państwem takim bardzo krótkim, ale melodyjnym i według nas fajnym utworem o tytule Skowronek. Thank you.
jak w serenadzie. Proszę Państwa, zagramy teraz kilka tang. Ja mam nadzieję, że zaśpiewacie z nami. To są też znane utwory, a miło z Wami będzie pomuzykować i pośpiewać i tu tą naszą atmosferę stworzymy opartą na cieple serdeczności. Jak w serenadzie. Milion gwiazd na niebie w dłonie, w pustym parku ty i ja. I zda się, że słyszysz, jak wielkiej tej ciszy na strunach wiatru noc gra. Więc kochana, podaj dłonie, prosto w oczy popatrz mi. Jak w baladzie, w serenadzie, pieśń zaśpiewam ci. Ta noc, jak pięknej serenadzie, znów nas do szczęścia zaprowadzi. Niech nas otuli płaszczem nieba, niech słowo kocham czule brzmi. W tę noc, jak pięknej serenadzie, o łzach nie myślmy ni o zdradzie. Cóż nam do szczęścia jeszcze trzeba, gdy ty, to ja to ty. Olej! Nasze jutro w naszych rękach, niech z piosenką płyną nam. I dni tak radosne, i noce miłosne, jak dzisiaj to sam na sam. Przyszłość pełna twego wdzięku, twej urody życia czar. A brak tylko jeszcze dźwięku całowanych war. Ta noc, jak pięknej serenadzie, znów nas do szczęścia zaprowadzi. Cóż nam do szczęścia jeszcze trzeba, gdy ty, to ja, a ja to ty. Tę noc, jak pięknej serenadzie, o łzach nie myślmy ni o zdradzie. Cóż nam do szczęścia jeszcze trzeba, kiedy ty, to ja to ty. No dobrze, proszę Państwa, teraz coraz modniejsze są te tanga z dwudziestolecia międzywojennego. Nas to bardzo cieszy. Cieszę się, że ci wspaniali muzycy, młodzi też pochylają się nad tymi utworami. Bo warto takie tanga propagować? No proszę Państwa, powiedzcie. Tak? Kto jest za, ręka do góry? No to super. No a teraz to sobie zaśpiewamy razem, bo to jest słynne tango. Po raz pierwszy zabrzmiało w filmie Piętro Wyżej, a śpiewał Eugeniusz Bodo, a utwór się nazywa jak? Umówiłem się z nią?
No to jedziemy. Ósma cztery, jakaś płyta. Ósma dziewięć, ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta. Ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto. Kupię jej bukiecik róż. Potem kino, klubiernia i spacer. Księżycową jasną noc. Ej, będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. I umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie żona i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą, tak jak dziś. Hej! Teraz razem wszyscy. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer, księżycową jasną noc. Ej, będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą, tak jak dziś. Hej! Dzięki pięknie. Lata 30 to złoty okres polskiego tanga. No wspaniałe utwory powstały. Między innymi ten utwór, który teraz zaśpiewamy, zagramy. Utwór, muzykę napisał pan Artur Gold, a tekst Andrzej Włast. Andrzej Włast do wielu tang właśnie z tego okresu napisał utwór, spopularyzował między innymi Mieczysław Fok, a nazywa się Jesienne Róże. I teraz dla wszystkich małżonków zagramy właśnie dla was ten utwór Jesienne Róże, Jesienne Róże. Jesienne róże, róże smutne herbaciane, jesienne róże są jak usta twe kochane. Drzewa w purpurze ostatni dają nam stron, a serca piją jak dzwon na jeden ton. Jesienne róże
szepczą cicho o rozstaniu. Jesienne róże mówią nam o pożegnaniu i w liści chmurze idziemy przez park burz. Jesienne róże piękną już. Tak niedawno był maj, byliśmy tak szczęśliwi, uśmiechnięci i tkliwi. Któż te dni znów ożywi? Chłodną rękę daj, spójrz mi w oczy i powiedz, czy mnie kochasz? Ja wiem, to jest złudą i snem. Jesienne róże szepczą cicho o rozstaniu. Jesienne róże mówią nam o pożegnaniu i w liści chmurze idziemy przez park burz. Jesienne róże piękną. A teraz posłuchajcie. Teraz zagramy kompozycję Richarda Galliano. Jest to współcześnie żyjący akordeonista francuski, który jest takim moim osobistym i myślę nie tylko moim autorytetem. Tak sobie myślę, że łatwiej się rozwija, jak są autorytety, i na pewno takim autorytetem był Jan Paweł II dla mnie też, a muzycznym właśnie Richard Galliano. Będzie to Tango pour Claude, czyli tango dla Claudii. Bardzo słynna kompozycja wśród muzyków tego kompozytora, czyli też zostaniemy w konwencji tanga, ale w zupełnie innym klimacie. Mam nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu.
Drodzy Państwo, należą się Państwu, należy się parę słów wyjaśnienia. Zespół Nivel, może troszkę historii, bo został założony jakieś 5-6 lat temu właśnie tutaj z muzykami, których Państwo widzicie na scenie, czyli Jacek Dzwonowski na skrzypcach, właśnie, oraz Tomasz Grzybak akordeon. Naszym takim głównym celem, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy, właśnie była muzyka świata. Byliśmy bardzo zainspirowani różnymi regionami na naszej kuli ziemskiej, czy to muzyka argentyńska, właśnie tango, tango milonga, muzyka francuska, bałkańska, klezmerska i tango milonga jako polskie tango właśnie śpiewane. Dzisiaj w zasadzie jest to nasz debiut, bowiem nasz znajomy i drugi przyjaciel Grzesiu Płonka, z którym się już znamy jakiś czas, ciągle gdzieś tam z tyłu głowy mieliśmy taki plan, żeby wspólnie coś stworzyć i dzisiaj w zasadzie jest pierwszy taki koncert. Można tutaj, trochę przyznając się, jeszcze nie mamy wszystkich tych utworów, które chcieliśmy przygotować, nie mamy wszystkich tak zaaranżowanych w naszym stylu, ale właśnie Nivel, zespół Nivel powstał jako zespół instrumentalny, jako trio, jako kwartet i dla Państwa chcielibyśmy zagrać kilka utworów i jeden utwór Państwo usłyszeli. Głównie też inspirujemy się, tak jak tutaj Tomek powiedział, muzyką Richarda Galliano. Jest to taki kompozytor, który słynie z tego, że te swoje utwory tanga łączył z jazzem i z tego też ciekawa mieszanka wyszła. My zawsze chcieliśmy też tych utworów, takiej muzyki spróbować i w naszych kompozycjach, aranżacjach też po prostu gdzieś to tam poprzedplatać. Nie przedłużając, chcielibyśmy teraz zabrać Państwa do muzyki Gypsy, która właśnie też powstała jako muzyka cygańska za sprawą takiego pana gitarzysty jak Django Reinhardt, bardzo sprawnego gitarzysty, który właśnie zasłynął z tego, że połączył muzykę cygańską z jazzem i tak się narodził styl zwany Gypsy Jazz. I my chcielibyśmy teraz dla Państwa zagrać naszą wersję jednego z najbardziej popularnych jego utworów, czyli utworu Minor Swing. Thank you.
Teraz troszkę uspokoimy. Zagramy bardzo słynny temat argentyńskiego kompozytora Astora Piazzolli. Będzie to słynne Oblivion. Oblivion oznacza zapomnienie. Utwór wykorzystany był w filmie Henryk IV. Zresztą za tę melodię Astor Piazzolla otrzymał nagrodę Grammy. Warto wspomnieć, że Astor Piazzolla to był wzór z kolei dla Richarda Galliano. Thank you.
teraz zaprezentuje się nasz skrzypek Jacek, który zagra słynnego czardasza Vittorio Montiego. To najbardziej znany utwór tego kompozytora. Zresztą, jak widać, wielu zna. Wielu też wypromowało się na tym utworze, między innymi chyba Wodecki, na pewno go grał. Także Jacek też mówi, że dzięki temu utworowi. A tak wspomnieć warto, że kompozytor żył w drugiej połowie XIX wieku, a więc kompozytor romantyczny, który pisał balety, opery, to co było słynne wtedy. Natomiast ten czardasz zyskał niesłychane uznanie i popularność do dnia dzisiejszego. Thank you.
Jacek Zwarowski, skrzypce wielkie, brawa. Jest ustawione pod Grzesie, bo on tu jeszcze do Państwa przyjdzie, do nas i na pewno nam coś zaśpiewamy i zagramy jeszcze dla Państwa, dlatego go nie chcę ruszać. Kolejny utwór, który przygotowaliśmy dla Państwa w wersji instrumentalnej, nosi tytuł Jowano Jowankę. Może ktoś z Państwa zna ten utwór albo tytuł. Niemniej jednak jest to macedońska pieśń ludowa, w metru nieparzystych na 7/8. Także specyfiką tego utworu jest właśnie nieparzyste metrum oraz to, że w tamtych częściach Bałkanów ludzie mają coś takiego, że... Znaczy myśmy doszli do takiego wniosku, jak kiedyś gadaliśmy, że każdy region, czy to w Europie, czy na świecie, ma własne poczucie rytmu. U nas to jest na przykład walc, krakowiaki, polonezy, kujawiaki. My po prostu czujemy ten rytm na 3, no wiadomo, że w radiu słuchać muzykę też na 4/4, a właśnie są takie regiony, gdzie popularnym metrum jest 7/8, 9/8, 11, 13, takie jakieś niestworzone. Kiedyś miałem znajomego, który był właśnie w takich okolicach i ich pytał, jak to jest, że my na przykład muzycy, jak się uczymy jakiegoś tam metrum 5, 7 na 9 czy na 11, jest to dla nas dość takie na początku bardzo kłopotliwe, bo nie umiemy się przestawić, wyjść z tego myślenia na 3, na 4. I się okazało, że dla nich to jest naturalne. Dla nich, jak ten mój znajomy kazał im zagrać na 4, oni się gubili. Raz, dwa, trzy, cztery, albo walc na 3. Oni mieli z tym jakiś tam problem i musieli pomyśleć chwilę i dopiero potem z wielkim trudem mi to przychodziło. Dlatego tutaj w Polsce jest też wśród przynajmniej grona muzycznego jest inspiracja tymi utworami nieparzystymi. One są poza tym bardzo ciekawe, a ten, który dla Państwa przygotowaliśmy, no na pewno jest takim jednym z bardziej znanych utworów w świecie, nie tylko u nas w Polsce. Jowano Jowankę.
Wrócimy teraz do kompozycji Ryszarda Galliano. Będzie to utwór Viaggio, który oznacza po prostu podróż. Myślę, że tytuł ma związek z utworem w takim sensie, że będzie to podróż po stylach muzycznych, aczkolwiek najwięcej tu będzie samby. Troszeczkę można odnaleźć muzyki mołdawskiej. A schemat harmoniczny dla ciekawych muzyków właściwie oparty jest o utwór Oblivion. Ryszard Galliano, utwór Viaggio. I będzie to ostatni utwór instrumentalny i potem sobie pośpiewamy wspólnie.
Dzięki. No zdolną mamy tą młodzież, co? Jacek Dzwonowski, skrzypce. Mateusz Gremlowski, lider zespołu, kontrabas, gitara basowa. Tomasz Grzeb, na Śląsku się mówi, że gro na cyj. Wiecie, co to jest cyja? Akordeon właśnie. No dobra, a teraz poleci pioseneczka, leć piosenko. To jest tango nasze polskie z 1949 roku. A napisał słowa do tego tanga Czesław Liberowski, a muzykę Antoni Buzuk. Kiedy w mym sercu smutek wielki wzmaga się, kiedy z tęsknoty wokół moim błyśnie łza, wtedy przyzywam cię piosenko, że ma, bo ty potrafisz wtedy krzepić mnie. Leć piosenka moja w świat, lećże z wiatrem w siną dal, niech uleci z tobą żal, co gnębi mnie od lat. Leć piosenko, wznoś się, wznoś, leć za góry morza hen, może kiedyś słowa te usłyszy drogi ktoś samotny i smutny, tak jak właśnie ja. Blisko mu będziesz, choć smutną jak łza. Leć piosenko moja w dal, leć na skrzydłach duszy mej, wtedy sercu będzie lżej, gdy pieśnią zgłuszę żal. Właśnie ja i blisko mu będziesz, choć smutną jak łza. Leć piosenko moja w dal, leć na skrzydłach duszy mej, wtedy sercu będzie lżej, gdy pieśnią zgłuszę. I jeszcze jedno tango polskie, chryzantemy cudne, szczero złote. Co ciekawe, ten utwór był nagrany na kilka dni przed rozpoczęciem II wojny światowej. To taki dramatyzm już tu jest zawarty w tym utworze. Muzykę i słowa napisał Zbigniew Maciejowski.
chryzantemy złociste. Chryzantemy cudne, szczero złote, na wystawie czekały co dzień, wysyłając w przestrzeń swą tęsknotę, od poranku aż po wieczorny dzień. I przyszedł ktoś tak smutnie zadumany, co w oczach miał kryształy srebrnych łez, i w jesienny ranek zapłakany wyczekiwań chryzantem przyszedł pes. Chryzantemy złociste w kryształowym wazonie stoją na fortepianie, kojąc smutek i żal. Poprzez łzy srebrną glistę do nich wyciągam dłonie, szepcząc wciąż jedno zdanie, czemuś odeszła w dal. Nic mnie dzisiaj nie cieszy, gdy skończyły się sny. Któż me serce uleczy i z oczu zetrze łzy? Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie, może wśród dawnych wspomnień zaginie żal. Wam przyznać, mieli Państwo, że powoli zaczynam dojrzewać do tego, żeby tango śpiewać, bo to jednak śpiewać tango to jest, no trzeba mieć jak gdyby odnośnik tu we wnętrzu, doświadczenia życiowe, no nie jedno odrzucenie przez kobietę na przykład, albo w drugą stronę jakieś zwolnienie z pracy, tudzież inne jakieś nieszczęścia i wtedy się dobrze śpiewa tango, bo się wie, o czym się śpiewa. A teraz przeskoczymy na drugą stronę Atlantyku, do Meksyku i zagramy utwór, który na pewno znacie, nazywa się Całuj mnie mocno po hiszpańsku, a po polsku Besame mucho. No właśnie, no ja tam miałem, pamiętam, w przedszkolu się zakochałem w dziewczynie, kurde, no rzuciła mnie, no
później w podstawówce nie chciała na mnie patrzeć. Także już od bajtla, że się od dziecka szykowałem się do tego, żeby tango śpiewać. Proszę Państwa, Besame Mucho. Consuelo Velázquez napisała ten utwór, mając 24 lata. Besame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Besame, besame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero sentirte cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estará lejos, verte junto a ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Tenerte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estará lejos, muy lejos de a ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Que tengo miedo perderte, perderte después. Después.
Dobrze Państwa, to my już po lekku, powoli kończymy nasz koncert. Myśmy wzięli, że chcecie lecieć do domu, szybko się całować. Ale było powiedziane, że powoli kończymy. Powoli. Czyli na pewno coś zagramy jeszcze z tego wniosek. Dobrze. No to teraz wracamy przez ocean do Andaluzji. Zagramy, zaśpiewamy wam utwór, który się nazywa El Vito. El Vito to jest XVI-wieczna pieśń, ale i też taniec andaluzyjski. Później się tam flamenco z tego też, z tego nurtu do tych pieśni i tańców rozwinęło. A ona w treści dotyczy ten utwór świętego Vita. Święty Vito był męczennik chrześcijański, który no wiele przeżył dla miłości Chrystusowej, zginął, tragicznie zmarł, ale i też jak gdyby ten taniec to jest takie właśnie to, co Hiszpanie mają, serce, wszystko się oddaje, święty Jan od Krzyża, Teresa Sawilla i tak dalej. Con el Vito, posłuchajcie, to jest XVI wiek.
No kochanie, no dzięki wam pięknie. Widzę, że do domu nie chcecie iść. A nam się tak fajnie tu z wami siedzi, gra, śpiewa. Jesteście wspaniali, dzięki wam pięknie. Może... Mateuszu... Drodzy Państwo, grał dzisiaj dla Państwa zespół Niewiel. Chcieliśmy na samym początku pani Agnieszce bardzo serdecznie podziękować, że zostaliśmy tutaj zaproszeni. Mamy nadzieję, że może jeszcze kiedyś się tutaj spotkamy. Zespół Niewiel dzisiaj grał w składzie Grzesiu Płonka wokal i gitara dla Państwa. Jacek Dzwonowski skrzypce. Tomasz Grzyb akordeon. Mateusz Gremlowski kontrabas, gitara basowa. Lider tego zespołu, założyciel. Dziękujemy bardzo serdecznie. Życzymy dobrego wieczoru. Może tutaj jeszcze no dobrze. Padnie słowo. To słuchajcie, zagramy jeszcze, możemy, tak? Tak, tak, oczywiście, tylko nie wiem jak Państwo, ale w naszym obyczajach, nie, absolutnie, naszych tutaj zwyczaju, myślę bardzo pięknym, jest to, że pozdrawiamy Matkę Boską zawsze apelem jasnogórskim. Mamy tutaj księdza prałata, więc jest i specjalna opieka duszpasterska, więc miałbym prośbę o krótką przerwę, akompaniament przy śpiewaniu apelu i prosiłbym księdza Andrzeja tutaj o krótką modlitwę. Maryjo, królowo Polski, Maryjo, królowo Polski, jestem przy tobie, pamiętam, jestem przy tobie, modlitwie, w tym apelu chcę powierzyć młodzież. Tutaj w tym miejscu jako pierwsza grupa była grupa argentyńska parę godzin temu z Argentyny, 10 osób z Patagonii. Tak, przed wami jeszcze byli tutaj, ustawiali krzesła. Zwiedzali muzeum, są pierwszy raz w Europie. Przyjechali już na Światowe Dni Młodzieży. Za chwilę przyjdzie dziesiątki tysięcy tutaj do Częstochowy młodych ludzi. Nawet sami nie wiemy ile. W samej Częstochowie jest około 15 tysięcy młodych. Teraz od środy. Powierzmy Matce Bożej właśnie losy młodych. Od nich zależy przyszłość. Wspomnijmy także naszą młodość przed 25 laty na Jasnej Górze. Oni śpiewali właśnie ten apel. Wszystkie nasze sprawy, naszej ojczyzny osobistej i całego świata prosząc o pokój. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w odżywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Królowo pokoju, Królowo Polski, Pan z wami. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu także tym śpiewem. Bóg zapłaci. Dzięki. Także panowie, czyńcie dalej swoje piękne dzieło. Zaśpiewajcie z nami Barkę. Dobrze, bardzo was prosimy, stwórzmy tutaj. No i na zakończenie, bo to trzeba też już powoli się do domu brać, mamy jeszcze drogę do Katowic. Słuchajcie, no to duchowo się zrobiło całe to spotkanie wspaniałe, cudowne. To chcieliśmy wam życzyć, żeby słońce, Duch Chrystusowy oświecał was dzisiaj, jutro i zawsze i wszędzie, a i też te słońce, które świeci nam na niebie, też niech nam przygrzewa, żebyśmy mogli wypocząć na wakacjach. No i co można by zaśpiewać jako dedykację? Oczywiście tylko jeden utwór, O Sole Mio. La cosa na jorna.
Jacek, Mateusz, Tomek, Grzegorz. Dziękuję wam, przyjaciele, wspaniali jesteście. No, proszę państwa, brawurowe zakończenie 53. spotkanie już. Także dziękujemy zespół Nivel. Proszę państwa, 53. spotkanie z Janem Pawłem II ku przyszłości zakończyło się. Taka mała jeszcze dygresja. Zaczynaliśmy w tym małym pomieszczeniu. Mniej więcej w połowie jesteśmy w takiej pięknej hali. Jak zdrowie pozwoli naszemu prezesowi, tutaj go bardzo pozdrawiamy, skończymy prawdopodobnie na wielkiej hali typu Polonia. Także życzmy mu zdrowia, pozdrawiamy go. Ja państwu bardzo serdecznie w imieniu pana Krzysztofa Witkowskiego dziękuję za przybycie i zapraszam na następną 18. Zostańcie z Bogiem. Dziękuję. Dobranoc.